Cześć, pomyślałam, że nakręcę Wam foodbook. Dzisiaj wychodzę z domu zaraz, więc nie wiem, ile zjem posiłków. Natomiast śniadanie wygląda tak. Zrobiłam sobie szybką kawę. Mam kanapki, to jest zgrillowany chleb na maśle. Trochę jest taki jak stostowany, nie wiem jak to nazwać. I na dole jest o ten serek. To jest ta biedronkowa feta jakby. Jest bardzo smaczny według mnie. I do tego kolorowe warzywa, żeby było ładnie i żeby było apetycznie. Okej, okay. Wróciłam już do domu. Jak chodzi o mój dzisiejszy obiad, to co wrażliwości niech przymkną oczy, bo byłam w maku. W ogóle mak, ostatnio jak byłam, to jeszcze były plastikowe słomki. Już prowadził papierowe i rozpuszczają się w ustach. I mam wieś maka i jestem bardzo głodna. W ogóle, czekajcie, już się zdyszałam, bo dopiero co wyszłam do domu. W ogóle poszłam do Maka, bo myślałam, że spróbuję tego wegetariańskiego burgera. Ale pani mi powiedziała, że to była taka sezonowa oferta. Nie wiem, czy oni tylko testowali coś. W każdym razie na razie się skończyły wszystkie burgery te wegetariańskie. No i wzięłam sobie klasycznego wieśmaka. No. Ale jak tam, jak będzie okazja, jeszcze to chętnie spróbuję, bo podobno był dobry. No, także zabieram się do jedzenia. Przyniosłam jeszcze coś niezdrowego na podwieczorek, ale to Wam pokażę później. A na kolację myślę, że przygotuję chili con carne. Tylko, że zamiast mięsa dam granulat sojowy. To Wam też pokażę zaraz. Kurczę, powiem Wam, że rozpusty ciąg dalszy. Dla niepoznaki jem marchewkę. W ogóle powiem Wam, że... ostatnio na zakupach kupuję marchewkę, kroję ją mniej więcej właśnie w takie kawałki i wrzucam do lodówki albo w takim plastikowym kubku, wiecie, układam te słupki w takim kubku plastikowym, w którym się zwykle nosi koktajle na siłownię, albo po prostu w pudełku plastikowym je tam układam. I powiem Wam, że wczoraj pokroiłam marchewkę i dziś już jej prawie nie mam, bo wiecie, tak... Nie wiem, czy macie taki nawyk, ale my z Dawidem tak czasami zaglądamy do tej lodówki, otwieramy te drzwi, no i teraz mamy taki nawyk, że właśnie otwieramy te drzwi i tam jest ta marchewka i ona jest taka dobra i prawie zjedliśmy już od wczoraj całą tą marchewkę. No w każdym razie jem marchewkę, ale pokażę Wam, co tu mam, bo mam tu taki podwieczorek. W ogóle to dzisiaj, po dzisiejszym dniu tyłek mi urośnie. W ogóle spodziewałam się, że dzisiejszy dzień, ponieważ w większości nie było mnie w domu. Myślałam, że dziś raczej to będzie taki dzień, że nie dojem i zjem za mało. Ale tak rzuciłam okiem, to ten mój obiad z Maka to było taki prawie 1200 kilokalorii. Później co? Śniadanie to mogło być 300-400, zwłaszcza, że była kawa i kanapki były na maśle. I jak to kręcę, to jeszcze jestem w ciąży, więc jem tak powiedzmy około 1800 do 2. No to już zjadłam prawie całe moje codzienne zapotrzebowanie. A tutaj zrobiłam sobie drugą kawę, tylko dlatego, że mam ciastko. To jest brownie z kremem z mascarpone i chyba śmietany. Ono jest przepyszne. Więc mam to. No a kolację to Wam jeszcze pokażę. Ale kolacja już będzie zdrowa, to na pewno. A słuchajcie, jak chodzi o kolację, to mam tak, tak jak Wam mówiłam, chili con carne i z granulatem sojowym. Taki granulat znalazłam, akurat ja go dostałam w Auchan. Mam zamiar go podsmażyć na oliwie, tu mam jakąś oliwę taką. Później dorzucić czosnek, cebulę, wrzucić pomidory do tego. Później do pomidorów wrzucić warzywa, kawałeczek dam też tej papryczki ostrej. Jak chodzi o przyprawy, to mam tu harissę, ale nie wiem, czy dodam ją całą.
Znaczy całą, całej to na pewno nie dodam. Troszkę muszę dodać, nie lubię bardzo ostrych rzeczy. Dawid lubi, ale on sobie dołoży po prostu później. Papryka wędzona, papryka słodka, papryka ostra, sól, pieprz. Przydałaby mi się jeszcze kolendra, ale nie mam, i limonka albo cytryna, coś takiego. To też właśnie nie mam, ale to muszę właśnie Dawidowi powiedzieć, to mi kupi po drodze do domu. I później jeszcze dodam strączki, akurat sobie naszykowałam kukurydzę, fasolę białą i czerwoną. No i z tego powinien wyjść taki gulasz. I do tego mam jeszcze, wczoraj gotowałam, to jest quinoa. Więc podam z tym, albo dogotuję jeszcze jakieś tam inne coś, ryż. Ale powiem Wam, że że przesadziłam z tym cukrem. Tak jestem zmulona, że aż żałuję, że zjadłam to ciasto. W każdym razie, na razie nie jestem głodna, ale na pewno to będzie moja kolacja, a wolę to ugotować teraz i wolę to nakręcić teraz, póki jest fajniejsze światło. No tak czy siak, pokażę Wam jeszcze, jak przygotowuję jakieś tam poszczególne etapy. No i to będzie mój ostatni posiłek. Zobaczcie, tak wygląda granulat. To jest taki jakby, opa, trochę mi się zaczął palić. Być może powinnam tu dać więcej oleju, ale nie chcę dawać za dużo oleju, więc sobie go tak podprażam. To jest po prostu taki zamiennik mięsa mielonego. Ma bardzo dużo białka. I fajnie to pachnie. Ja bardzo lubię granulat sojowy. To jest takie co jak kotlety sojowe, tylko właśnie mocno rozdrobnione. Dobra, i zaraz to sobie po prostu wrzucę do większego garnka, w którym wszystko będę gotować, a tu wrzucę cebulę, czosnek i papryczkę. No i tu sobie przesmażam czosnek, cebulę i papryczki kawałek, mniej więcej połowę. Bardzo to kolorowe i ładne. I wszystko będę wrzucać do tego gara, a później to zagotuję. Jeszcze sobie teraz, tu jeszcze podsmażę za chwilę przyprawy, bo podsmażone przyprawy zwykle lepiej smakują. No a tu sobie już zacznę kroić warzywka. Papryki i selera, a to już te strączki to już prawie na końcu będą dodane, żeby mi się nie rozciapciały. I teraz tak, mam wszystko tu już oprócz strączków w tym garze. Poczekam, aż warzywa jeszcze trochę puszczą sok, bo nie wiem, czy tu czegoś nie dolać, bo to trochę takie bardzo gęste jest póki co. I przypomniało mi się, że jeszcze chcę tą przyprawę dodać. Specjalnie ją kupiłam, to jest do mięsa mielonego i tu w składzie jest co? Co tu jest? Sól, czosnek, marchew, cebula, papryka. O, jest kolendra. O właśnie, kolendry jeszcze dodam. Mam też taką kolendrę, chociaż pewnie lepsza byłaby świeża. W sensie, no, w sensie natka, a ja mam taką w ziarenkach. No, ale dodam jeszcze jakieś przyprawy. I no, i podduszę to, później te strączki i myślę, że no właśnie, że teraz by się jeszcze przydała właściwie, jak będzie gotowe, cytryna lub limonka i może łyżka kwaśnej śmietany, to już tak do podania i że to wtedy będzie pyszne. Ok, nałożyłam sobie troszkę. Już jest praktycznie 21. Trochę sobie pokropię cytryną. Brakuje tylko pietruszki albo kolendry, czegoś zielonego, ale nie mam. A jeszcze do środka dałam trochę przecieru pomidorowego i trochę sosu sojowego. No ogólnie doprawić musicie po swojemu, ale jest bardzo smaczne.